Mam teren przekopany i wiarę swój plan. Fundament mam ze skały, a za plecami klan. A ci, którzy płakali, robili miał, miał, miał. Niech zobaczą, jak to leci w cały świat. Hejka widzowie, ja właśnie się tutaj szykuję, myję zęby, bo spieszę się do pracy. Dzisiaj zaczynam nową pracę i zaraz się dowiecie, jaką, wszystko wam opowiem. Oglądajcie ten odcinek do samego końca, ale też pamiętajcie, że dzisiaj wlatuje piosenka Smajsla o godzinie 18. Smajsla, wiele przygód na jego kanale, musicie to zobaczyć, naprawdę warto. A teraz jeszcze możecie kliknąć łapeczkę w górę, każda jedna łapeczka w górę to jest jeden cukierek więcej. Weźcie, kliknijcie, bo ja dzisiaj zamieniam się w kogo? No jestem ciekawa, kto w komentarzu zgadnie. Muszę sobie tutaj wejść w stroje i przejechać w dół, a trochę w górę i wybieram, uwaga, kogo wybieram. Jestem ciekawa, kto zgadnie. O, coś takiego. Co to jest za zawód, widzowie? Dzisiaj będę pracować w obsłudze samolotu. Będę stewardessą, będę dbała o wasze bezpieczeństwo i też będę wam towarzyszyć w czasie lotu. Mogę sobie tutaj jeszcze wpisać, ale ja nie wiem, czy tutaj coś wyskoczy w ogóle. Chyba nie znaleziono wyników, widzicie, także no nie ma nic więcej niż to, co mam ubrane, tak oto wyglądam, więc teraz sobie muszę tutaj wziąć jakieś autko, może wezmę sobie jakąś fajną furkę, słuchajcie, z premium, jakąś sobie limuzynę? Nie, dobra, limuzynę nie, ale weźmiemy sobie coś takiego, gdzie on jest? Gdzie jest to moje auto? Tutaj jest. I wsiadamy normalnie, taką furą podjeżdżam, jadę do swojej pracy. Ostatnio nagrywam odcinek, że pracuję na taksi, ale dzisiaj właśnie chcę zostać stewardessą i zobaczyć, jak to jest. Wszystkiego dzisiaj się dowiecie, jak wygląda ta praca, może wiecie. I napiszcie też w komentarzu, widzowie, kto już leciał samolotem, a kto by chciał lecieć ze mną samolotem. Jestem ciekawa, fajnie by byłoby się przelecieć. Ja ogólnie lubię lecieć samolotem, kilka razy już leciałam na wakacje i nie tylko. Dobra, wjeżdżamy sobie tu, elegancko już jestem. Dobra, zapomniałam, że jeszcze muszę wyciągnąć swoją walizkę. A wy widzowie jeszcze pamiętajcie, żeby wyciągnąć subskrypcję. Wbijam 400 tysięcy na tym kanale. Jeśli zostawicie subika, będę wdzięczna i dostaniecie powiadomienie. No i jesteśmy już na lotnisku. Zobaczcie, musiałam się trochę przebrać, bo muszę być gotowa na podróż. Teraz właśnie sobie muszę utworzyć lot, więc klikam. Wybieram sobie, dokąd lecimy. Może do Nowego Jorku, albo do Seattle, albo Los Angeles, Honolulu, Tokio. No dobra, to lecimy do Nowego Jorku, widzowie, gospodarka, możemy sobie posiłki tutaj dodać, chipsy, ziemniaki, wszystko tu bierzemy, Pepsi, Sprite, imbirowe, albo nie, bo to trochę już więcej kosztuje. Nas na wszystko też nie stać, ciastka, no ogólnie, żeby wszystkim się dobrze żyło. Wybrany samolot nie ma klasy biznes pierwszy, ale to nic, bo i tak będzie wesoło, ponieważ ja tam będę. Samolot jest wybrany, samolot jest mojej linii, dzisiaj będę chyba też pilotem, na to wychodzi, więc nie tylko, okej, czyli tak. Tak, wybrano i gotowe. Lecimy. Brama numer 6. Kierujemy się teraz do bramy numer 6, więc musimy się teraz pospieszyć. Zobaczcie, tutaj już są podróżni, czyli moi widzowie i nie tylko. Musimy przejść. O, przeszłam teraz przez bramki, ale ja jestem stewardessą, więc ja mogę. Idziemy do bramki numer 6. To jest gate numer 6. To wszystko jest tak realistyczne, jak to wygląda właściwie w prawdziwym życiu. Zobaczcie, tutaj sobie teraz czekamy. Lot do Nowego Jorku. 8:40 jest wylot, odloty. Okej, okay, o, już otworzyli, więc możemy sobie teraz przejść elegancko, będziemy wchodzić, rozpocznij wejście na pokład, tak, zapraszam wszystkich, za mną, ja teraz tutaj muszę stanąć i wszystkich widać, dzień dobry, proszę, tutaj są, o, piloci tutaj są, czyli ja nie jestem pilotem, zapraszam, można przejść, zapraszam, tak, 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 proszę się tutaj już usiąść, rozgościć, dzień dobry, zawsze tak stewardessa wita ze wszystkimi, nie, muszę też tutaj dbać o bezpieczeństwo, o nie! Czemu to się tak stało? Dobra, nadstaw kosz. Okej, ja teraz klikam coś. Zamykam to jako stewardessa. Słuchajcie, zamykam. Bo nie może być to otwarte, bo to zagraża tutaj bezpieczeństwu pasażerów. Także wszystko jest zamknięte. Proszę bardzo. Jeszcze tu. I dalej jest przejście. Łazienka, otwórz. W łazience wszystko gra. Wszyscy są na swoich miejscach. Proszę zapiąć pasy. Niedługo będziemy odlatywać. Okej, kliknij, aby wejść w interakcję. Dobra. Czy możesz zapiąć pasy? Proszę pana, proszę zapiąć pasy, bo my zaraz odlatujemy. Tutaj są puste miejsca, nie wiem, czy my czekamy jeszcze na innych pasażerów, czy co. Zamykamy łazienkę, wszystko jest tutaj sprawdzone, wszystko pod kontrolą. O, co tutaj jest? Temu panu coś tutaj się dzieje. Proszę zapiąć pasy. On to... A co tutaj się tak pali? Nie wiem, o co chodzi. Możesz właśnie, możesz schować swój stolik, albo czy możesz ustawić swoje siedzenie pionowo? O, dziękuję. Właśnie o to mi chodziło, tak, tak. Musiałam kilka razy przeklikać.
Dobrze, czy tutaj pani wszystko w porządku? Zobaczcie, pani sobie już tutaj założyła maskę na oczy, żeby odpoczywać. Okej, wszystko w porządku. Czy u pani wszystko dobrze? Ona sobie przegląda. A właśnie, chciałam jeszcze poinformować państwa, żeby włączyć tryb samolotowy, żeby tutaj nie zżerało państwa pieniędzy za korzystanie z telefonu. Także włączamy tryb samolotowy, u pani wszystko dobrze, też telefon. Okej, no to czekamy, zamykamy. Uwaga, jesteśmy gotowi do lotu. Piloci, możemy startować. Taksówka do pasa startowała. Wypychanie, dobra, no to lecimy. Lecimy i teraz czekamy na kolejny właśnie etap tutaj podróży. Czekajcie, jeszcze tutaj muszę coś zamknąć drzwi. Okej, drzwi do kokpitu są zamknięte, jest w razie co telefon. Proszę państwa, proszę się przygotować, zaraz tutaj pasy są, tutaj pan ma pasy, wszyscy pasy mają, o tutaj pan czyta książkę, elegancko. Także tak, tutaj chyba już powoli się szykujemy, właśnie ja też chyba powinnam usiąść, czy nie? Jako stewardesa i też powinnam usiąść, ale to ja chyba nie będę siadać. Dobra, ja sobie stoję tu, już zmierzamy na pas startowy, bardzo mi się to podoba. Fajnie tutaj się obsługują, zobaczcie panowie, elegancko, patrzcie jak my lecimy sobie. Elegant, jaki samolot niebieski, jakiś oldschoolowy. Dobra, szykujemy się, czekamy aż wieża lotnicza da nam sygnał. O, i ruszamy, uwaga, proszę siedzieć na swoich miejscach i do momentu, kiedy nie powiem, nie właśnie, nie odpinać pasów. Tak, dokładnie, ja o sobie chodzę, nie? Dobra, lecimy, wspinamy się i zaraz już tutaj odlot mieliśmy, od której my mieliśmy właśnie wylecieć, już nie pamiętam tego. No dobra, ale mniejsze o to, więc jest trochę opóźnienie, ale to nic, przyspieszymy na niebie, to na niebie przyspieszymy, jakoś to będzie. Okej, proszę pana, proszę tutaj kierować. Uwaga, ej, chyba się wspinamy czy nie? Ej, my już koniec pasa mamy! Czy my się będziemy wspinać do góry, czy nie? Ja mam tutaj swoje miejsce, zobaczcie, swój strój jako stewardesa, elegancko, no i co? Ruszamy, zobaczcie, on przyspieszył i normalnie zaraz się wzbijemy ku niebu i będziemy lecieć! Wow, jak się rozpędza samolot, i to jest takie realistyczne, uwaga, uwaga, unosi się, jest, wszystko dobrze, to jest najgorszy moment podczas właśnie lotu, ja najbardziej go nie lubię też lądowania, a jak już jesteśmy na górze, to jest w miarę spoko, także lecimy sobie, napiszcie właśnie widzowie, czy już lecieliście samolotem, jeśli tak, to gdzie, dokąd, jaka była wasza najdłuższa podróż, jestem ciekawa. My sobie teraz tutaj lecimy, oczywiście, no i zaraz jak samolot już wleci w te wyższe przestworza, będziemy mogli odpiąć pasy, będziemy mogli chodzić po samolocie. O, już chyba można, tak? Już można. Wózki do serwowania, no to lecimy. Słuchajcie, lecimy, mamy wózki do serwowania, ale teraz jak to kliknąć? Halo? Okej, dobra. Czy pani chce chipsy? Chipsy, bierzemy ziemniaki, wszystko, dobra. Czy ktoś coś chce? Daj, kliknij, aby wejść. Chcesz coś do jedzenia? Może chcesz coś do jedzenia, pani? Pani chce coś do jedzenia, a może do picia, czekajcie. A może chce pani coś do picia, czy coś? Ona nie odpowiedziała, chyba nie chce, dobra. No to trudno. Chcesz coś do jedzenia? Ona nic nie mówi. No dobra, to chcesz coś do picia? Ej, czemu oni... O, sure, ej, co ona powiedziała? Co ona powiedziała? Yes, I will have a water. O nie, turbulencje mamy! Water, daj wodę, proszę bardzo. Mamy turbulencje, no mamy turbulencje, ale to nic, proszę się nie stresować, wszystko mamy pod kontrolą. Chcesz coś do jedzenia, pani? Proszę się zapiąć, ja tutaj mogę chodzić. Dobra, nic nie powiem. Chcesz coś do picia? Halo, ej, co ona chce? Ja chcę Pepsi. Dobra, no to Pepsi, no to Pepsi mamy, proszę bardzo, Pepsi, co jest twoja? Elegancko, pasażerowie są chyba zadowoleni. Czy chce pan coś do jedzenia? Give me the... Ej, czemu on powiedział daj mi chipsy? To się tak nie mówi, trzeba powiedzieć poproszę. Dziękuję, no, chociaż to tak powiedzieć. Chcesz coś do picia? I want coffee, dobra. No to dajemy mu kawę. Kawa z mlekiem czy jaka? A może chcesz coś jeszcze do jedzenia? Nie, nie chcę. My, I want... Krakersy. O, krakersy to ja nie wiem, czy my mamy. Nie, nie mam, przepraszam. Dobra, chcesz coś do jedzenia? Ja chcę chipsy. Uff, chipsy na szczęście mam. Dobra, to twoje, okej. I chcesz coś do jedzenia? Okej, już je, dałeś mi chipsy, dobra, to chcesz coś do picia? O, do picia to Pepsi, dobrze, to proszę bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz może się przejść. Ile my jeszcze będziemy lecieć? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Wow, gdzie my jesteśmy? Patrzcie, jaką smugę ze sobą zostawiamy. Co jest grane? Dobrze, jeszcze raz może się zapytam. Chce pani coś do jedzenia może teraz? Aha, a ja nie mam krakersów. Ej, a chyba, że ja bym jej dała te. Takie. O, to są krakersy!
To są krakersy, masz pani. No masz tu. I already got, no dobra, no. No to chcesz coś, pani? Dziękuję bardzo. O, dostała. No to pani coś chce jeszcze do jedzenia może? Mogę skorzystać z toalety? Nie mogę skorzystać, bo to tylko dla pasażerów. Ja mam gdzieś indziej, dobra? Zamykam. Jak coś, to można iść, proszę państwa, do łazienki. Jest wszystko pod kontrolą, jest tutaj zadbana, czyściutka. To co my tutaj mamy? Zobaczcie, o, jakieś szafki mamy. Elegancko, taka praca to mi się podoba. Ciekawe, ile tu płacą. Okej, okay, dobra. Jak tam panowie piloci? Ja nie chcę wam przeszkadzać, ale już mi się trochę dłużej. Jeszcze długo będziemy. Ja już się nie mogę doczekać lądowania. No dobra, no to idę jeszcze z tymi wózkami tutaj. A w ogóle coś tutaj mogę zrobić? Ej, czekajcie, ja coś tutaj zrobię. Czekajcie. Ej, usiądź, już mi każą usiąść. Dobra, no to siedzę. Chyba będziemy lądować zaraz. Czemu mi się pojawiło usiąść? Nie wiem. Dobra, chyba nie trzeba tego. Co ja mogę tu pisać? Arrival. Coś tu mogę robić. O, mogę zmieniać oświetlenie. Zrobię zielone. O, jak klimatycznie. Proszę bardzo. Nie ma za co teraz. Można zrobić różowy? O nie, to jest płatne już. No to zrobię pomarańczowy. O, pomarańczowy też będzie ładny. Nie mogę kliknąć. O, nie mogę tego najechać. Uwaga. Też ładnie. A tutaj o co chodzi? Muzyka. Można głośniej, albo można ciszej. Dobra, nie będę, bo niektórzy czytają książkę i w ogóle... I nie mogę teraz kliknąć, nie? Ale to niech tak jest. Dobrze, to teraz proszę kosz. Czy ktoś ma z państwa coś do wyrzucenia? Proszę bardzo, zabieram śmieci. No, ale proszę dać mi tutaj. Czy mogę zabrać twoje śmieci? Dziękuję. Mogę zabrać pani śmieci? W co ja mam kliknąć, żeby to zabrać? O, wzięłam. Dobra, trzeba tutaj jakoś poklikać normalnie, ja nie wiem. Ej, halo, proszę dać mi śmieci. O, dobra, jeszcze od ciebie, panie, biorę śmieci. Daj tu śmieci. O nie, no jak tu wziąć od nich śmieci? No dobra, wszystkie śmieci mamy zebrane od pasażerów. Wszystko pozbierane elegancko. Co dalej? Teraz będzie chyba sprawdzanie pasażerów przed właśnie lądowaniem. Zobaczcie, jak to już jest ciemno, jak bardzo późno. Ile nam ten lot zajął? To jest naprawdę bardzo daleki lot. Widzę, że tutaj pani śpi. Zapytam się jej, czy wszystko w porządku. Albo dobra, niech sobie śpi, nie będę jej przeszkadzać. Tutaj pani sobie ogląda. Tutaj pani na telefonie, ciekawe. O, tutaj coś się stało, dobra, słucham państwa. Czy możesz ustawić siedzenie pionowo i czy możesz zapiąć pasy? Dziękuję, nie muszę nic zrobić. O, jaki dziwny. Dobra, proszę ustawić właśnie swoje siedzenie pionowo, dlatego że... Ej, co on taki jest? Co on taki jest? Możesz schować swój stolik. On mówi, mam dość słuchania od ciebie. Co? Jaki on niewdzięczny ten pasażer! Proszę, nie, to nie do przyjęcia. O nie, no co jeden gościu, on do mnie tak gadał, no. Patrzcie na to. Okej, czy u pani wszystko dobrze? U pani też, dobra, widzę, że to jest co? On jest jakiś taki dziwny ten chłop. Ej, co się stało? Co to w ogóle jest? Zamierzę ciebie pozbyć? Patrzcie na to, ja go po prostu zapinam sama. Nie wierzę w to, co tu się dzieje. Patrzcie, co ja mu robię, nie? Ja go obwiązuję, on jest jakimś pasażerem. Gotowy do lądowania. On mnie nie słuchał i przez to dostał karę. Musiałam go owinąć, to nie do przyjęcia. Chcę rozmawiać z swoim kierownikiem. Ja jestem kierownikiem samym sobie. Musiałam go owinąć pasami. Nie mogę się doczekać, aż cię pozwę. Co? Proszę usiąść, aby wylądować. Ziemia. Dobra, no to lądujemy, ja już mam dość tych pasażerów, to było mega męczące, mam nadzieję, że już wylądujemy i ten chłop da mi spokój, on w ogóle mnie nie słuchał. Dobra, uwaga, przygotowujemy się do lądowania i zobaczcie, są turbulencje, dlatego że jest bardzo deszczowa pogoda. I uwaga, schodzimy coraz niżej, już widać lotnisko, będziemy lądować, już się palą światła, uwaga. Pierwszy nasz lot, jako stewardesa kończymy, lądujemy i uwaga, zatrzęsie, jest, wylądowane, brawo, i zawsze, zwykle wszyscy w samolocie wtedy biją, brawo. Udało się, wylądowaliśmy, na szczęście, ta podróż była naprawdę męcząca, praca stewardesy, dbanie o bezpieczeństwo pasażerów i usługiwanie im jest naprawdę ciężkie w czasie lotu, ale udało się, trochę trwała ta podróż, daliśmy mimo wszystko radę. Mega fajnie, a wy widzowie napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek, czy chcielibyście więcej odcinków z Brookhaven jako zawody, jakie zawody bym miała odgrywać, jestem bardzo ciekawa. Okej, no to bierzemy teraz jeszcze sobie taksi. Uwaga, chyba podjedzie taksi, żeby nas właśnie wyprowadzić. Jestem jeszcze ciekawa, co się stanie z tym gościem, który mówił, że mi niby pozwie, więc sobie poczekam do końca i zobaczymy,
co on tutaj zrobi. Podjeżdżamy na lotnisko, żeby było bliżej. No i dobrze, widzowie, jesteśmy, więc otwieram teraz te drzwi i wychodzimy. To do widzenia Państwu, było miło. Co ja muszę tutaj jeszcze zrobić? Otworzyć drzwi. Oni muszą wyjść i muszę... Dobra, no to zapraszam. Proszę, nadstawny kosz, otwórz, otwórz, otwieramy im wszystko, żeby oni sobie zabrali swoje bagaże. Pani tutaj weszła jakaś, żeby sprawdzić. Proszę wszystko zabrać. Tak jest, tak jest. Ten chłop tutaj, okej, wszystkie pootwieram. Dobra, chyba wszystkie są otwarte, można zabrać swoje. Jest! Jakość 1.6/5! O matko, usługa jedna gwiazdka, ale bezpieczeństwo było, słuchajcie. Bezpieczeństwo 3,5, masakra, jak słabo. A wy napiszcie w komentarzu, jak oceniacie mój lot. Nie no, mega słabo mnie ocenili. A ja się tak starałam, ja się chyba nie nadaję do tej pracy. No trudno, widzowie. To może ja się teraz sprawdzę jako pasażer, tak będzie lepiej. Napiszcie jeszcze raz, jak wam się podobało. Wbijajcie na mój Instagram, Facebook. Pamiętajcie, dzisiaj godzina 18:00, piosenka Smile Slow. Do jutra, pa pa!